Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony, jak zawsze Orchidia i witam Was w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Odyssey Los Atlantydy, epizod drugi. Długi ten tytuł, owszem. Dobra, ostatnio dotarliśmy tutaj do tej świątyni Nyx, ale okazuje się, że aby tam wejść do środka, to musimy najpierw zdobyć jednak całą tą zbroję poległych, nie? Elpinor nam pomógł w zdobyciu tych rękawic. A my musimy zdobyć resztę części. Na razie z tego, co widzę, to tutaj jest część, czyli musimy tego tutaj poległego, że tak powiem, zabić. Ja Was od razu przepraszam, z góry przepraszam ogólnie, jeżeli będę miała taki trochę zakatarzony głos, ale niestety jest czerwiec i to jest ten miesiąc, w którym moja alergia niestety na pyłki i wszystko inne się wzmaga, w związku z czym cierpię na nieustający katar. Ale mam nadzieję, że będzie ok. Dobra. Więc tak, ja myślę, że sobie pójdziemy tutaj. Mam nadzieję, że się uda to zrobić w tym odcinku. Ale pójdziemy po kolei tutaj. Więc tak, myślę, że tak zrobimy na dzisiejszy odcinek, ponieważ innych czaszek ja tutaj nie widzę. Więc podejrzewam, że jak zabijemy tego, to nam się pojawi kolejna ta jakby osoba, która ma tą zbroję. Ale chodźmy sobie tutaj, bo tutaj jest jakieś zadanie. Więc żeby Wam nie przedłużyć odcinka, no to powracamy zaraz, jak dotrę na miejsce. Dobra, jesteśmy na miejscu. Zobaczmy, co nas tutaj czeka w ogóle. Interakcja. A, chwila. O. Czemu biegniesz sama? Czyżby to był ten moment? O mój Boże. Och. Tutaj niestety będzie duży spoiler. Jeżeli nie śledziliście, że tak powiem, poprzedniej części, czy poprzedniej, chodzi mi o podstawkę Atlantydy, no to tutaj niestety będzie spoiler. Ponieważ najprawdopodobniej kogoś spotkamy w tym queście. Czemu mi sama biegnie? Aha, dobra, bo pod Z sam biega. Dobra. Ale nie to chciałam. Aha, czekajcie, bo coś mi się ten... Aha, dobra. Bo mi się coś poprzestawiały... Dobra, bo ja sobie myliłam te... Właśnie. Dobra, tu jest teren badania, ale to co? Mamy iść z kierunku stópek, tak? To stópki nas prowadzą gdzie? Tu. Dolls. In the underworld? O Jezu, myślę, że to będzie bardzo fajny ten... Ci, co oglądali albo grali w podstawkę, to myślę, że to będzie fajny quest. Będzie super fajny quest. Nie. Tutaj. Interakcja tu. What's this? A message. Drodzy matko i ojcze, nie znacie mnie tak samo jak ja nie znam was, ale pora to zmienić. Jeśli ten list do was dotrze, spotkajcie się ze mną na północ od wyschniętego stołu. Będę na was czekać. Okej. Okay. No to chodźmy tam. W ogóle bardzo mi się podoba w tym epizodzie jakby zmieniona opcja walki. Że są ci tak jakby z Tartaru. Najpodlejsi złoczyńcy i trzeba właśnie wchodzić do tych, za te zasłony. I w sumie bardzo to jest ciekawe, ponieważ myślałam, że wiecie, że będziemy znowu tutaj się skradać, będzie prosto, a tu się nakazuje, że jest coś ciekawego zrobionego tutaj. Phoebe! Phoebe! To jest Phoebe! Nasza kochana Phoebe. Och. Phoebe? Oh, Phoebe, I never thought I'd see you again. Are you a goddess? Phoebe, it's me, Cassandra. It's nice to meet you, Cassandra. Co? Nie pamiętam mnie? Is that your eagle? Oh. I wish I had an eagle. I know you do, Phoebe.
I know you do. Oh. What are you doing here? Playing? How do you know my name? A to oni nie pamiętają ten? Kefalonia, Marcos, Athens, Aspasia. Do you remember any of it? Me? I don't remember you. Do you work for the man with one eye? Who's that? He gave me this water when I was thirsty. Oh, cool. You drank his water? Phoebe, this is very important. I need you to remember who gave you that. I don't remember his name. He took my toy. You had an eagle, like Icarus. If we get your eagle back, maybe you'll remember. No, I remember everything. I think. Kurczę. Try to think. Do you know where the man with one eye took your wooden eagle? I think he said something about a pit. The pit of deprivation? That's it. Do you remember anything from before drinking that water? No. I've always been here. The man with one eye should never have given you this water or taken your toy eagle. We're going to get it back. You mean steal? Tak. Stealing is exactly what I mean. Something tells me you are going to be a natural. Want to come with me? You want me to come on an adventure with you? Okay. Then let the adventure begin. Kurde. No to fajnie, mamy spotkanie z Phoebe. Znowu. Gdzie mamy iść? Tu mamy iść. Okej. Okay. Tylko you trochę... You remind me a lot of a girl I knew on Kefalonia. Have you ever been there? I've always been right here. What was the girl like? Oh, she was brave. And smart. She'd say she looked up to me, but I'm the one who looked up to her. You looked up to her? Did you ever tell her? No. I wanted to, but I ran out of time. Don't be sad. I bet she knew. That girl left Kefalonia eventually. Where did she go? Athens. Where she was loved by people like Pericles. Does that name sound familiar to you? That's a funny name. It sounds like a sneeze. What about Anthusa? No one who meets her forgets her. No, sorry. Kurde. Dobra, mam nadzieję, że da się odwrócić skutki uboczne tej pieprzonej wody. Ej, bo to byłoby fajne, że tak powiem, spotkanie. Kurde. Dźwięki tutaj w tym królestwie są straszne czasem. No ale... Chcę brać konia, bo jednak... Tak, no biegnę z dzieckiem, tak? Było trochę wredne, ale już jesteśmy, że tak powiem, na miejscu, więc... Myślę, że damy radę, nie? Pobiec. Czasami, wiecie, aktywności nie zawadzi. Dobra. Gdzie my to jesteśmy? Ale tak się zastanawiam nad jedną rzeczą, bo podobno, w ogóle jest w końcu ten ray tracing? Bo ja wiedziałam, że jest ray tracing w tym. Ale chyba nie ma. Już nie wiem. Znaczy, widziałam ten. Chyba, że tu. Nie, HDR-u to nie, muszę mieć mikrofon. O Boże, monitor do tego. No nic, ale widziałam na YouTubie, że podobno Assassin był już z ray tracingiem. Okej, we're here. No dobra. You better stay put while I go find your toy. Dobra, to zobaczmy najpierw, czy są tu jacyś, wiecie. Znaczy pewnie są, ale o. 58. Który mam poziom w ogóle? O Jezu, widmowy robotnik. Kurde, trzeba będzie wchodzić do tego kanału całego. Coś mi się zaświeciło.
Halo? Ibi, martwy. No cóż. Trochę smutek, no ale... Dobra. Nie znajdziemy tak. Okej. Kurde, mi suwa. No nie powiem, nie powiem. O, dobra. A tutaj jest zasłona. Kolejna. Gdzie jestem w ogóle? Dobra. Dobra, ale mnie tam nie interesujesz, by tam iść na razie. Dobra, muszę najpierw wyjść tam na górę. Tam też są. Dobra, nikt mnie nie zauważył. Dobra. Jestem w szczelinie. Zabiłam. Okej. To tu głośnowo. O, zobaczył tam. O, ciało zobaczył. Dobra, ale może skoczę na niego, jak to podejdzie po prostu. Wygląda to, że ich tu jest trzech. Więc powinno być ok. Dobra. Ok, szczelina zamknięta. No to spoko. To gdzie teraz? W ogóle martwi mnie to, że tu w ogóle są skamieniali, tak jakby była meduza w tych. W tych jaskiniach gdzieś. Wiecie, trochę mnie to martwi. Ale dobra. Czy ja to doskoczę tam w ogóle? O, doskoczę. O, też szczelina była tam. O, tam jest typol. Kurde, musiała pobiec. Skoczyć. O, jest jeszcze dwóch. No, really? Tam z jednym to jeszcze bym sobie dała radę, ale z dwoma. A, wiem, że mam niewydane punkty zdolności. Spokojnie. Aha, chwila. Gdzie ta zabawka jest? Czekajcie, bo mi ten. Bo mi pokazuje kompletnie co innego. Chyba sobie to ominęłam. Jeszcze widzę na to, że nie będę musiała tam iść nawet. Aha, czyli tutaj mam iść, tak czy siak to znaleźć. No dobra. No dobra. No. Gdzie niby mam to znaleźć? Krzyżona przez ludzi, tak? No ale tych ludzi zabiłam. A to nie jest tutaj? Ale?
No nie. Widzicie, tak jakby ten znaczek mi pokazywał, że to jest gdzieś... Albo czekajcie, może tu? No ale... No nie. No jednak tutaj, w tym pomieszczeniu. Jednak tutaj gdzieś. Kurde. Chcę szukać teraz 5 lat, nie? Dobra, bo wygląda na to, że zaszłam w końcu gdzieś indziej. Okej. Dobra, chyba tutaj mam iść. No, stańże w miejscu, chłopie. Idealnie. Idealnie. A tamty nie zauważył, że mu kolega umarł, nie? Chyba, że zginął od razu. W sensie ciało zniknęło, bo mam takiego perka teraz. Ale...
O, sukin. Kurde. Okej. Dobra, ten se tu stoi. Dobra. I recognize that guard. He lived on Kefalonia. Ooh. Uy. Ah. O jest, dobra. Staram się być, wiecie, dobrym asasynem, ale czasami to nie wychodzi. No ale co to by była za gra? Ja bym wszystko się przeskradała, nie? Kratka i myszkę. Dobra. Zabójstwo od tyłu. Okej. Okej. Czy to jeszcze jest? Chyba nie. No dobra. Dawaj zabawkę. Even if this doesn't bring her memory back, we'll make new ones together. Kurczę, mam nadzieję, że odzyska. Fajnie by było, jakby odzyskała jednak, bo to był kawał historii, wiecie, z tą dziewczynką i sam fakt, że Cassandra znowu ją może zobaczyć. Dobra. Aha. Sorry. Dobra, przeżyłam. Chyba jednak nie tam. Musiała iść tędy. Dobra. Okej, dobra. Dobra, teraz którędy? Którędy? Po prostu, nie? To jest ta ściana niby, przez którą nie mogę przejść jeszcze. No ale cóż, nadejdzie ten dzień, kiedy będę mogła odwiedzić wszystkie te zasłony. Ale najpierw quest Phoebe. Dobra, czy ja mogę jakoś wyjść stąd? Nie za 100 punktów. Bo tak, nie? Aha, tak, po prostu mogę się powspinać. Aha, no dobra. No to okej. To nie ma co, to się wspinamy. Czy ogólnie tak najładniejszym tym armorem jest ten z Elysium. No to co ma Hades na sobie, to tak mech. O nie, zostaw Phoebe w spokoju, ty dziadzie jeden. Dobra. Umarł. Dobra, wracamy do Phoebe. Zobaczymy, czy coś to da. Hello, Phoebe. My eagle! Couldn't have done it without you. Now, hold it. Do you remember anything? Cassandra? A jednak? That's my name. Good, Phoebe. Good. Znaczy, nie zdążyłam, nie? I can see their masks.
I'm here now. I'm here. Everyone just left me. My parents, Marcos, Aspasia, even you? What was wrong with me? Wasn't I good enough? Of course you're good enough. It was my fault, not yours. I heard you call my name, but by the time I found you, it was too late. What do you mean? No tak jakby umarłaś ten tylko, nie? Why don't you tell me what you remember? Pericles was dying. Everyone who wasn't sick yet needed to get out of Athens. I thought I was alone. I was always alone. And then... I'm so sorry, Phoebe. I'm... Where are the golden fields? You mean Elysium? I was there. It was beautiful. But I came here to find my parents. You traveled to the underworld to save your family. That's very brave. Just like you want to find yours. But mine still need me. I should go to them. Phoebe, you've been through a lot, and you've never met your parents. It's okay to be nervous. I was nervous to meet mine. I wouldn't be nervous if you came with me. Before we go anywhere, where are your parents? I was following a clue. It said, those parted from their beloved are doomed to the Ixion wheel. Maybe I'm their beloved. Are you sure you're okay? No. But Amistios taught me to always be brave, even when I'm feeling down. So I am being brave. Sailing to Elysium can be a difficult journey. Do you know how long you were there? I woke up on a boat. Everything was cloudy. Then there was light, and golden fields, and waterfalls. Only the bravest warriors are allowed there, you know. Descending to the underworld is proof that you deserve your place among them. Oh, I don't know. It would be an honor to be there for you when you meet your parents. Dobra. The last I heard about my parents, they were hiding near the Ixion. Hiding? From what? The underworld is scary. Maybe they're not fighters like us. I could teach them what you taught me. I'm sure you could. O, psy! Sio! Chcę z wami walczyć. Dobra. Sio! Au. Przecież trafiłam. Przydałabyś się na coś. Dobra. Dobra, no. Kurde, podoba mi się ten wątek. Ale nie podobają mi się te dźwięki, które słyszę cały czas w swoich słuchawkach. Dobra, no to będziemy szukać tych rodziców Phoebe. Dobra, cieszy mnie to, że jednak odzyskała... Ale... Oh, dlaczego za mną nie pobiegłaś, dziewczyno? Halo? Biegniesz czy nie? Chodź. Chodź, 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 chodź. Dobra. Nie każ mi na siebie czekać, bo... Cię zostawię tutaj, co będziesz sama radziła. Jednak była odważna i trafiła jednak do Elysium, a nie od razu do tym. Phoebe, stay back! Dobra, idę, idę. Idę, idę, idę. Dobra, gdzie my jesteśmy? Może sobie tak zrobimy, będzie szybciej. Jeszcze? Tych dwóch jest chyba tylko.
Kasia. Już? Super. Dobra, gdzie mam iść? Może to nie wszyscy. Matko, jaki tutaj ten, Saigon. Zabijali tych straszników. A, może zabawimy w kotka i myszkę. No kurde, nie chcę przeszukać. Dobra. Chciałam coś fajnego zrobić, ale... Ale nie zrobiłam, bo oczywiście się napatoczyło E do przeszukiwania ciału. Dobra. Sio. Jeszcze jest jeden chyba. Okej. Okay. Dobra, jestem. Please, I already told you. Go tell the Cyclops the girl isn't here. And neither is her family. Now get back! Jezu, spokój się. Relax. We're not going to hurt you. But we need to know what happened here. Those thugs followed the Cyclops of Kefalonia to their graves. And now they follow him in the underworld. He sent them through here, looking for a girl. Serio, Cyclop tutaj też jest? The man with one eye. Have you ever met a girl named Phoebe? No, to jest Phoebe. This is Phoebe. So you are, my dear. I loved your parents as I loved my own. They hid here with me and told tales about the great warrior Phoebe who sailed to Elysium. They called me a warrior? When Cerberus died, they snuck off to find you themselves. But the Cyclops is looking for you too. Excuse us, please. I remember now. The man with the one eye is the Cyclops. He forced me to drink the water. He must know we stole your eagle back and came to retaliate. What do we do? The gates to Elysium are open. That's how your parents got through. I know the way. What about her? She's a friend of my parents. I want to help her. She seems like she can fend for herself. The Kyrus are magic. They heal people who get hurt in battle. They live close by. I could... Phoebe... I can do this. I'll be quick. Then we'll go to Elysium and find my parents. All right. But don't take too long, or I'm coming after you. Że ona tam teraz mówi co, gdzie i jak, nie? Bo zapomnieli dodać dialogów tutaj. Dobra. Okej. No dobra, to słuchajcie. Tutaj sobie zakończymy generalnie odcinek. I będziemy kontynuować, że tak powiem, wątek z Phoebe w następnym. Także do zobaczenia i trzymajcie się. Cześć!